Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy fani Grameni oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy na najbardziej romantycznej recenzji, jaką mogła wam zafundować walentynki, czyli na recenzji Demon's Souls. Bo nie ma nic bardziej romantycznego niż trudna i wymagająca miłość. A moja miłość do serii Souls jest na tyle silna, że pomimo jej trudów i pomimo tego, że naprawdę momentami boli, trwa i jest absolutnie niezrywalna. I muszę przyznać, że nie trwa ona od Demon's Souls, ponieważ Demon's Souls nie było moją pierwszą grą, więc zaznaczam, że w tej recenzji nie będziecie mieć jako takiego porównania do oryginału, ponieważ ja akurat nie miałam okazji grać w tą grę na PS3. Oczywiście ją widziałam na internetach, widziałam ją gdzieś, kiedy ludzie grali w nią, ale sama nie miałam okazji spróbować. Więc kiedy usłyszałam, że na PS5 ukazuje się właśnie ten tytuł, to zatarłam łapki i czekałam. A potem okazało się, że PS5 to towar absolutnie ekskluzywny. Jednak tak jak wspomniałam w jednym z poprzednich filmów, akurat udało mi się zdobyć PS5. Nie wiem jakim cudem, nie pytajcie mnie. To nie było od Janusza, to nie było w żaden, nie wiem, magiczny sposób, po prostu zwyczajnie zostało jakimś cudem kupione w sklepie polskim. Myślę, że to jest kwestia absolutnie szczęścia i po prostu kliknięcia w odpowiednim momencie. Jednak nie było to na premierze, natomiast udało mi się zdobyć właśnie ten najlepszy, chyba możliwy dla mnie zestaw, czyli PS5 z Demon's Souls. Wróćmy jednak do Demon's Souls, a Demon's Souls zabiera nas na wyprawę po krainie Boletarii, gdzie król Alland pożąda jeszcze większej mocy, więc decyduje się na zawarcie paktu z demonem, który niestety sprowadza na krainę mgłę. I ta mgła jest naszym w sumie głównym przeciwnikiem. Dobra, nie mgła, ale wszystko to, co wraz z mgłą przyszło. I tak z powitą morderczą mgłą kraina jest do naszej dyspozycji, do uratowania. I my jesteśmy właśnie dokładnie tym niezwykłym bohaterem, który wyruszy, aby zabijać po kolei demony i wszelkie niecne stworzenia i uwolnić krainę od zła. Demon's Souls jest grą, która jest w sumie dziadkiem wszystkich gier soulsopodobnym. To jest jedna z pierwszych gier, która pochodzi od From Software, ponieważ jest jeszcze wcześniejsza gra. Jednak Demon's Souls jest tą pierwszą grą, która w sumie wyniosła ten gatunek na piedestał. Pomimo tego, że samo Demon's Souls perfekcyjną grą nie jest, absolutnie nie, o czym powiem wam później, ale jednak jest to gra, która rozpoczęła ten trend i spowodowała, że ludzie pokochali cierpienie. I napis You Died. Jako bohater, który ma uratować świat, trafiamy do Nexusa, albo po polsku spójni. Polskie tłumaczenia czasami bywają zabawne, ale nie są złe. Wbrew pozorom jest to całkiem dobrze przetłumaczona gra, więc myślę, że osoby, które wolą grać z polskimi napisami, będą w miarę zadowolone. Natomiast sama gra, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, jest oczywiście po angielsku. W Nexusie mamy kilka światów, po których poruszamy się dość swobodnie. Nie ma tutaj takiej struktury, że musimy przejść dokładnie łańcuszkiem od jednego miejsca do drugiego, ale mamy 5 odrębnych światów, do których się poruszamy. Jeżeli na przykład zmęczymy się danym światem, bądź uznamy, że jednak jest dla nas za trudny, to możemy wrócić do spójni, a potem wyruszyć na podbój innego świata i zabijania innego bossa, bądź demonów. I ten akurat aspekt bardzo mi się podobał, ponieważ nie było czegoś takiego, że musiałam koniecznie przejść bossa, aby przejść dalej. I to było bardzo przyjemne, ponieważ jeżeli się na przykład zmęczyłam danym światem, to ruszałam do kolejnego, próbowałam odkryć ten kolejny, a potem sobie wracałam swobodnie. I przyznaję, że ta forma naprawdę mi bardzo odpowiadała, dlatego takie nie do końca liniowe rozwiązanie bardzo mi się podobało. Jednak to rozwiązanie i ogólnie całe działanie tej gry bardzo mocno jest nacechowane tym, że jest to jednak tytuł dość stary. Oczywiście z punktu widzenia gier, bowiem oryginał ukazał się w 2009 roku i pomimo tego, że sam ten tytuł nosi słowo remake w tytule, to nie jestem do końca pewna, czy jest to remake, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, ja akurat nie miałam okazji grać w oryginał, ale go widziałam. I przyznaję, że ten remake nie do końca wydaje mi się remake'iem. Zmiany, które w jakiś sposób ulepszają rozgrywkę i czynią ją przyjemniejszą, są według mnie dość kosmetyczne. Tak naprawdę grając nieustannie łapałam się na tym, że myślałam sobie, że tutaj można byłoby to rozwiązać w nieco lepszy sposób, albo na przykład, że dużo lepsze rozwiązanie pojawiło się już w Dark Souls. Natomiast ono w Demon's Souls jednak tak jakby nie powróciło, nie zostało dodane. I czułam się trochę zdziwiona, że pomimo tego, że jednak cała gra jest naprawdę
ładna, naprawdę. W tym momencie to jest gra, która jest prześliczna, biorąc pod uwagę porównanie do oryginału, biorąc pod uwagę w ogóle porównanie do serii Dark Souls, to jednak nie zostało tam wprowadzone tak dużo zmian, jakby mi się wydawało, że w remake'u przydałyby się. Choćby nawet fakt, że wiem, że w oryginalu magia jest absolutnie potężna i tak samo jest dokładnie w tej części. Jeżeli macie w cokolwiek ładować, to tak naprawdę w magię, jeżeli wam to odpowiada, ponieważ jest ona tutaj absolutnie potężna i większość bossów można zabić po prostu stojąc gdzieś w kącie i ładując do niego z różdżki. Tak samo zaraz po tym, jak zakończyłam Demon's Souls, to szczerze mówiąc byłam absolutnie zaskoczona, jak krótka i w miarę prosta była ta gra, ponieważ dużo więcej męczyłam się jednak z Dark Soulsami. Oczywiście Dark Soulsy były moją pierwszą grą, więc w jakiś sposób rozumiem, że po przejściu kilkunastu Dark Soulsu i Demon Soulsu podobnych gier człowiek po prostu się wyrabia, to jednak z drugiej strony czuć było, że jest to gra, która była tą pierwszą absolutnie grą w ogóle z tego cyklu. Na arenach pojawiają się zawsze takie miejsca, w których po prostu można się troszeczkę schować i w sumie w tym czasie po prostu poprzeglądać internet, jeżeli nie macie bladego pojęcia, jak pokonać tego bossa, co było dość zabawne, bo jeżeli jesteś w stanie oglądać internet w trakcie bicia bossa, to znaczy, że jest to łatwy boss. I tutaj przyznać się muszę, że tak naprawdę bardziej od bossów przeraziły mnie momentami ścieżki do nich. Po prostu ścieżki, aby dotrzeć do bossów, momentami są tak długie. Zwłaszcza jedna ścieżka w Shrine of Storms. To było naprawdę bolesne dotarcie do bossa. I sam boss nie był już aż tak przerażający, jak właśnie sama ścieżka do niego. I w bardzo wielu przypadkach dokładnie właśnie tak jest, że samo dotarcie do bossa bardziej boli niż sama walka. Więc jeśli się zastanawiacie tak naprawdę, od czego zacząć swoją przygodę z seriami właśnie Souls-like'owymi, to myślę, że Demon's Souls byłoby dobrym wyborem na sam początek, ponieważ nie jest aż tak wymagającym wyzwaniem, nie jest według mnie aż tak trudny, żeby po prostu odrzucić gracza, a jest tam dużo rzeczy też takich, które można wykorzystać na swoją korzyść, więc to jest czasami nawet wręcz przyjemne, kiedy dociera się do bossa i po prostu zabijacie go szybko wyłapując, jak po prostu się przed nim ukryć, jak dosłownie, nie wiem, gdzieś zza winkla czy zza fontanny go zastrzelić. Jeszcze jedną rzeczą, która bardzo mocno mi się rzuciła w oczy, to choćby nawet fakt, że Demon's Souls jest niemal obłędnie podobne do Dark Souls, przy czym oczywiście tu jest ta sytuacja odwrotna, to Dark Souls jest podobne do Demon's Souls, jednak widać, że Demon's Souls było dopiero takim pierwszym testem, natomiast już Dark Souls było tą właściwą grą i jeżeli graliście to w odwrotnej kolejności, będziecie mieć po prostu takie drobne flashbacki, nieważne którą część po prostu zaczniecie jako pierwszą, będziecie mieć mocne flashbacki ze światów, miejsc i pomysłów, jakie się tam pojawiają. W Demon's Souls oczywiście można grać z ludźmi, można się zamienić z duszy w człowieka i wezwać sobie kogoś do pomocy. Jednak w związku z tym, że sami bossowie nie są aż tak trudni, to mam wrażenie, że tych graczy jednak nie ma aż tak dużo. Niemniej jednak ten aspekt społeczny, czyli napisy gdzieś tam na drodze ostrzegające nas przed ewentualnym niebezpieczeństwem, bądź napisy, które w jakiś sposób skłaniają nas do samobójczego skoku, oczywiście się pojawiają, jeżeli zwłaszcza gracie online. Jeżeli gracie offline, to takie rzeczy po prostu się nie pojawią, ale ja bardzo lubię w ogóle ten społeczny aspekt grania w Demon's Souls i jest to bardzo fajne wezwanie sobie kogoś i po prostu wspólne takie wykończenie przeciwnika. Czuję totalną radość, kiedy po prostu kogoś wezwę i mogę sobie z nim pohasać po świecie Demon's Soulsów. Zdecydowanie na korzyść też działa przeniesienie tego jednak do 4K i do wyższej rozdzielczości i naprawdę ta płynność większej ilości klatek jest niesamowita i ja też byłam absolutnie w szoku, jak szybko ta gra się wczytuje. To nie jest kwestia nawet minuty, to jest dosłownie kilka sekund, kiedy gra startuje i kiedy przenosicie się ze spójni do kolejnych światów. Nie ma czegoś takiego jak po prostu klasyczne do tej pory znane mi z gier, wiecie, odstawienie pada i wyruszenie po jakąś kawę, herbatę, nie wiem, przeczytanie gazety w międzyczasie. Nie ma takiej po prostu opcji. Ona się wczytuje dosłownie w kilka sekund. Jak sobie policzyłam mniej więcej, to było
4 sekundy na wczytanie się świata. Obłędna prędkość i szybkość działania, naprawdę. Jeśli miałabym jakiekolwiek uwagi, jeżeli chodzi o ten tytuł, to byłaby to właśnie kwestia tego takiego spornego przeświadczenia, czy tak naprawdę jest to remake 100%. Nawet dla osoby, która nie grała w tą grę, mam wrażenie, że jest to taki remake, nie do końca remake. Niby jest remake, niby wszystko jest ładniejsze, ale z drugiej strony miałam takie dziwne wrażenie, że twórcy tak jakby za bardzo bali się poprawiać pewne rzeczy, a może po prostu nie wiedzieli, nie wiadomo, bo nigdy nie wiadomo, jak jednak gracze zareagują na bardzo drastyczne zmiany, więc te zmiany są dość kosmetyczne. Natomiast jeszcze jedną kwestią, tutaj nie będę zdradzać oczywiście, ale myślę, że nie każdemu może się spodobać zakończenie tej gry. Oczywiście jest to absolutnie osobista preferencja i każdy może mieć inne zdanie. Jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście możecie napisać, tylko ostrzeżcie tam inne osoby o spoilerach, bo nie chcę, żeby ktoś po prostu sobie psuł zabawę. Chociaż nie jestem pewna, czy można komuś zepsuć zabawę po, nie wiem, 11 latach od premiery gry. Reasumując, ja się naprawdę cieszę, że zagrałam w Demon's Souls. Po raz pierwszy, wreszcie, po tylu latach. Wow. Jestem super szczęśliwa i pomimo tych jakichś tam drobnych niedociągnięć, które mi się nie podobały, czyli klasycznie przeciwnicy mogli przebijać ostrzami przez ścianę mnie i mogliśmy ginąć od tego, to jestem absolutnie zachwycona i podejrzewam, że jeszcze będę jeden raz grać przynajmniej w tą grę, w nowej grze plus albo nawet więcej. Zastanawiam się nawet nad streamowaniem tego tytułu, bo według mnie jest to całkiem sympatyczny tytuł, nie na tyle trudny, żeby go kompletnie, wiecie, zmaścić online, ale jeszcze nie wiem. Napiszcie mi, co wy myślicie o Demon's Souls, o tym, że powróciło na PS5, czy graliście, czy mieliście okazję, czy jesteście po prostu jedną z tych osób, która po prostu dopadła tą grę. Jeżeli graliście w oryginał, to napiszcie mi, jakie są takie bardzo znaczące różnice, czy są faktycznie aż tak znaczące różnice, ponieważ tak jak wspomniałam, ja nie grałam, znałam tą grę, ale no nie miałam okazji, po prostu no nie miałam nigdy PS3 wcześniej, a jak kiedy zdobyłam wreszcie PS3, to było już dość późno i głównie to grałam na PS4. Czekam na wasze komentarze. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie w ten wyjątkowy dzień. Mam nadzieję, że spędziliście go miło ze swoją ulubioną, ukochaną grą. Ja ruszam na kolejne podbijanie światów. Tymczasem dzięki wielkie raz jeszcze. Jeżeli wam się podobało, to lajkujecie, subujecie, wkijacie w dzwoneczek, udostępniacie wideo oczywiście, jeżeli wam się podobało. Tymczasem dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnej recenzji za tydzień. Pa, pa. Mua.